Według rządzącą Polską komunistów Nowa Huta miała stać się miejscem tworzenia nowego człowieka. Człowieka wyznającego zasady marksistowskie. Dlatego tutaj, w tym miejscu, zbudowano pomnik Lenina. Pomnik Lenina, choć sam bardzo proporcjonalny, wtapiał się w otoczenie, szczególnie w dwa flankujące go bloki, tak zwane fołtyny, był niechciany przez mieszkańców Nowej Huty. Także niechciany dlatego, że pod monument wybetonowano Aleję Róż, pozbawiono mieszkańców zieleni. A poza tym pomnik Lenina spowodował, że to miejsce zaczęli odwiedzać oficjele. Miejsce intymne stało się miejscem sakrum. Wszystko zaczęło się wokół Alei Róż w 2018 roku, kiedy jako liderka grupy osiedlowej osiedla Centrum D przyszłam do Eli Urbańskiej Kłapy, Jarka Klasia, do pracowni animacji ekologii i zaproponowałam, żebyśmy wspólnymi siłami zorganizowali warsztaty dla mieszkańców, dla ekspertów, warsztaty, na których moglibyśmy zastanowić się nad tą częścią Alei Róż, czyli od Placu Centralnego w kierunku Alei Przyjaźni, jak zrobić tę przestrzeń bardziej przyjazną mieszkańcom, jako miejsca, w którym można odpocząć, posiedzieć, porozmawiać ze znajomymi, przebywać wśród zieleni. W 2019 zgłosiłam projekt do budżetu obywatelskiego. Dopisałam jedno ważne zdanie, że chcemy powrotu do pierwotnego wyglądu tej przestrzeni, do czasu usadowienia pomnika Lenina. Myśląc o tym, jak ta przestrzeń w ramach projektu Aleja Róż na nowo mogłaby wyglądać, sięgaliśmy do kolekcji zdjęć Ideal City. Jest to kolekcja zdjęć Henryka Makarewicza, który zdokumentował budowę tej części Alei Róż. Mamy tutaj bardzo dobrze sfotografowany rabatę różaną, układ ławek, układ drzew i tych wewnętrznych alejek. Materiał jest na tyle bogaty, że mógł posłużyć do odtworzenia obecnego układu. Zmiany na plus, na pewno więcej zieleni. Zaczęło to przypominać, ja pamiętam z dzieciństwa, jak to wyglądało. Różni się, ale zdecydowanie na plus. Przede wszystkim zieleń, róże pachną. No, betonoza nie jest nam potrzebna. Myślę, że ta przebudowa wyszła super. Moje dzieci są zachwycone, bawią się, codziennie tu przychodzimy. Wydaje mi się, że jest więcej miejsca do odpoczynku teraz. Rzeczywiście widać, szczególnie po ilości tych ławek, jest gdzie usiąść, wypocząć. Chociaż no też pamiętam, że wcześniej widziałem tutaj dużo osób, które jeździły na skorolkach, więc rzeczywiście być może jest to też zmiana na minus dla niektórych, ale wydaje mi się, że generalnie zmiana na plus. Po wielu latach właśnie przyszłam tutaj na ten skwer i jestem bardzo ucieszona tym, że widzę kwiaty. Dawniej tutaj były też takie kwiaty, ławeczki. No i jak później przyjechał Lenin, to już wszystko wykosili, wybetonowali. No i tragicznie to wszystko wyglądało, chociaż mówię, że tego Lenina mogliby wśród kwiatów i zieleni posadzić, nie obraziłby się chyba. Można przyjść, poczytać na spokojnie książkę, nie ma takiego skweru, ponieważ właśnie też temperatura powietrza jest w tym momencie lepsza niż była wcześniej. To jest trochę taki trend, który też widzieliśmy na przykład w Wiedniu, jak byliśmy, że właśnie się odbetonowuje te place i zazielenia na nowo. I to jest bardzo fajne. No my staramy się pieska na tą trawę akurat nie wypuszczać, żeby jej nie zniszczyć, ale myślę, że generalnie na pewno też, czy dla ptaków, czy dla, nie wiem, jakichś innych zwierzątek, to na pewno też jest duża zmiana na lepsze po prostu. Bardzo serdecznie witam na takich mini warsztatach sadzenia róż. Macie róże miniaturki, które dzisiaj jakby na pamiątkę posadzicie. Widzę, że już wyciągnęliście Państwo z folii i to bardzo dobrze, ponieważ ta folia jest tylko takim, nie tylko opakowaniem, ale chroni w czasie transportu rośliny przed wysuszeniem i przed uszkodzeniem.
Macie Państwo doniczki, które są w 100% z recyklingu, czyli wykorzystujemy jeszcze raz coś, co było kiedyś odpadem. Odwracamy, ugniatamy trochę doniczkę i wyciągamy. Nasypmy jeszcze na ten keramzyt taką niewielką warstwę ziemi. Jeżeli ziemia ma bryły, to rozbijmy ją. Musi być sypka. Dziecięce to może ze dwie garstki. Tak, żeby przykryć z kolei keramzyt. Tyle wystarczy? Jest dobrze. No wystarczy, dobra, jest ok. Tak? Wy macie trochę za wysoko. Okay. Musicie wyciągnąć. Można po prostu dociskać tak brzeg do niczki. Pomalutku, nie ma się tu spieszyć. Roślina wymaga opieki, spokoju. Zapraszamy do naklejenia ładnej naklejki, która pokazuje, że działamy w ramach projektu Ogrody Nowej Kuty, projektu, który działa od kilkunastu lat i właśnie do tego, aby promować zieleń w mieście i zieleń w domu. Na stoisku Ośrodka Kultury Norwida można dzisiaj pomalować torby w motywy różane, zasadzić swoje własne róże, ale też wziąć udział w warsztatach tworzenia woreczków z płatkami róż, które będą pamiątką z tej przestrzeni pachnącą w naszych domach. Thank you.